skończyłam chemię na Uniwersytecie Warszawskim i tuż po ukończeniu studiów zostałam na uczelni. Zajęłam się pracą naukową, przygotowywałam doktorat. No i kiedy był prawie gotowy, pojawiło się trzecie dziecko. Poszłam na urlop, zrezygnowałam z pracy na rok, na dwa, na trzy. Później się okazało, że dziecko jest alergiczne i muszę rzeczywiście już zrezygnować z pracy na uczelni. I wtedy pomyślałam sobie, no skoro tak jest, to będę w domu, będę z dziećmi. W 2000 roku, kiedy moje najmłodsze dziecko już miało 10 lat, postanowiliśmy z mężem stworzyć laboratorium chemiczne. Wiedziałam, że to nie jest do końca to, co chciałabym robić w życiu. Bo już 20 lat temu chciałam robić kosmetyki naturalne. Kupiłam wtedy jedyną książkę, jaka była na polskim rynku. Ale to nie był ten czas. Kiedy dzieci odrosły, dwoje wyszło z domu, to marzenie odezwało się. Pierwsze, co zrobiłam, to były studia. Następne. Poszłam na kosmetologię w Łodzi. Zostałam zainspirowana, przypomniało mi się, i ruszyło. Zaczęłam robić mydła, kremy na swój użytek, na użytek rodziny. Eksperymentowałam na wszystkich. No i to mnie wciągnęło. Na tyle, że pomyślałam o dużej firmie, że chcę robić tego więcej, nie tylko dla siebie, dla znajomych. Nigdy nie podejrzewałem, że odezwie się w niej taka żyłka działania biznesowego, właśnie indywidualnego prowadzenia firmy i odpowiedzialności biznesowej. To było 1 maja czy 2 maja rok temu, kiedy moje córki, zupełnie niewykształcone chemiczki, tylko jedna teatrolożka, druga antropolog kultury, stwierdziły, że one bardzo chcą ze mną robić tę firmę. Widzę ogromne zmiany w mamie. Naprawdę wydaje mi się, że tak się mocno uskrzydliła dzięki temu, co teraz robimy. Dużo pewności siebie w niej teraz widać i też takiego, rzeczywiście sprawdza się w roli lidera. Ja jestem bardzo zadowolona z takiej szefowej, jaką jest moja mama. Jest taką naprawdę idealną szefową, która daje ogromnie dużo wolności. Mimo, że to ona jest wykształconym chemikiem i ona jest merytorycznie tutaj najlepsza i się na tym zna, to dała nam narzędzia i pokazała, jak robić, a potem dała ogromną wolność. Pierwsze produkty zostały pokazane na Biobazarku w Warszawie. Chciałyśmy zobaczyć, czy te nasze produkty są odbierane dobrze, czy ludziom się to podoba. I bardzo szybko przyszła właśnie zwrotna reakcja, że właśnie mydła są świetne. Wziąłeś to nowe masło kakaowe, to, które ja zamawiałam ostatnio. Tak. Wszystko musi zacząć się od marzeń. Jeżeli nie ma marzeń, nie ma szans na to, żeby w życiu zrobić coś wielkiego. Cóż może być bardziej fascynującego niż to, że ukochana osoba spełnia swoje marzenia? Dzieci również. Przyszedł na to czas. Mam pracę, która jest związana z moją pasją i marzeniami. To jest właśnie wielka frajda w życiu.